Witajcie moi drodzy, z tej strony kino. Słuchajcie, dzisiaj taki vlog z serii vlogów z dupy trochę bardziej. Będzie o tym, o mojej niedzieli, że tak powiem. Słuchajcie, właśnie się wybrałam na spacer po osiedlu. Specjalnie, żeby nagrać dla was tego vloga. Wybaczcie, akurat idę koło ulicy, gdzie jeżdżą samochody. Jest to jedna z bardziej ruchliwych ulic i chodzi tutaj masę ludzi, więc... Cóż, nie każdy może zrozumieć to, że idę i gadam do kamery. Mniejsza z nimi. Vlogowanie jest moją pasją i się tego nie wstydzę. O czym bym z wami chciała pogadać? Tak, jest niedziela. To jest dokładnie ten sam dzień, w którym wam nagrywałam vlog o szkole. Chyba go już widzieliście. Mniejsza o to. Słuchajcie, dzisiaj tak. Ja sobie wróciłam z tego obiadu u cioci. Naprawdę indyk był zajebisty, macie zajebistą kucharką. No, mniejsza o to. Boże. Tak. I stwierdziłam, że muszę sobie pojechać do Tesco kupić coś na jutro na obiad. Bo jakoś tak wyszło, że akurat już nic nie miałam. Czekajcie, zaraz się skręcę w chodniczek, tak że będzie troszeczkę mniej ruchliwie. I co? Ja sobie tak mówię, jadę do tego Tesco, prawda? Chciałam zauważyć, że na trasie w Częstochowie po raz kolejny robią pieprzony most i korki są takie, że w tych korkach idzie stać godzinę, więc trzeba sobie jeździć objazdami do Tesco. Ja wam powiem tak, jeżeli nie ma korków, to jestem w stanie z Tesco do domu dojechać pi razy drzwi 7 minut, zwłaszcza, że jeżdżę dość szybko. No natomiast jak są korki, to jest dupa. Dupa. Totalna dupa. Więc trzeba jeździć objazdami. Tak naprawdę jechanie przez miasto też nie jest jakieś o wiele szybsze niż to stanie w korkach, ale no wiadomo, że lepiej jechać niż stać. I w jedno min. Także jak mówię, wybrałam się do tego Tesco. I słuchajcie, my ogólnie troszkę tak w rodzinie pizgamy z tego, że obowiązkiem każdego szanującego się katolika teraz jest po kościele przejechać się na zakupy do marketu. Bo zauważcie, że tak bardzo często jest. I co ja wam mogę powiedzieć? Podjeżdżam do tego Tesco. Oczywiście ludzi w chuj. No bo przecież mniej być nie może. Ludzi totalnie w chuj. Zaparkować nie ma praktycznie miejsca, nie? Zwłaszcza przy wejściu. Notabene ja bardzo lubię, jak ludzie próbują... Wiecie co, zaraz wam to powiem? Chyba najlepszy weterynarz w Częstochowie. Po prostu lawka ratowała mi kota z takich rzeczy, że szok, także serdecznie Magdę i Asię, Anię, polecam. No ale dobra. Słuchajcie, no i parkowanie pod marketami. Umówmy się. 5 metrów w tą czy w tą nas nie zbawi, bo nas nie zbawi. Natomiast rozwala mnie to, jak ktoś podjeżdża pod samo wejście, próbuje podjechać pod samo wejście. Tam się wciska, bo wiadomo, no przecież kto normalny parkuje według tych takich wyznaczonych, nie? Które są narysowane i sprawiłyby, że każdemu żyłoby się łatwiej. Nie, najlepiej stanąć w poprzek, żeby stać na dwóch. No ale dobra, stają tam jeden na drugim. No bo przecież to jest zawsze te 3 metry zaoszczędzone. Przecież chodzić tak daleko nie można, nie? No i oni tak sobie stają, po czym wychodzą z tego. No, sama dzisiaj słyszałam w ogóle, ktoś podchodzi do tej, kurwa, drzwi mi pobijali, coś tam. Trzeba sobie było stanąć te 5 metrów dalej, gdzie jest większy prześwit między autami, to by ci, kurwa, drzwi nie pobijali. Ale nie, pchałeś się do przodu, to kurwa masz, no to pff, nara, nie? Także to jest po prostu dla mnie, to są przejaja. A mniejsza o to, wchodzę do tego Tesco. Kupuję dwie rzeczy. Sorry, wodę też. No to trzy rzeczy. No i kupuję te trzy rzeczy. Idę do kasy samoobsługowej. Z racji tego, że ja bardzo często bywam w Tesco w nocy. Po prostu dzisiaj w nocy jechać nie mogę, bo akurat mam gościa. No tak właśnie zazwyczaj jeżdżę w nocy i mówię, no to na samoobsługowej będzie szybciej z tymi trzema rzeczami. Po pierwsze stoi kolejka i nagle z tej kolejki robią się dwie kolejki. I nikt nic głośno nie powie. Ale każdy sobie pod nosem wyzywa na tego, który zrobi drugą kolejkę. Po prostu wypas. Nie ma co, zaraz się pozabijają.
No tak to już bywa, nie oszukujmy się. No i wiecie, jak już stoi tak w tej kolejce i stoję, no to jest chyba dość logiczne, że jak ktoś się kasuje, to nie stoimy mu nad, znaczy za plecami i dyszymy po prostu w kark. Na zasadzie weź to kurwa, rób szybciej. Zwłaszcza, że większość naprawdę ludzi, którzy tam chodzą, robi to szybko, znaczy kasuje się szybko. Bo są już przyzwyczajeni, mało kto chodzi po raz pierwszy do kasy samoobsługowej. Po raz kolejny ludzie są zbyt leniwi na to, no ale dobra. No i słuchajcie, ja sobie tam stoję na tej kasie samoobsługowej. Tak, tu już na siebie powoli zaczynałem wyzywać, no bo nagle dwie kolejki. No kurwa, przecież nikogo to nie zbawi, nie? No ale dobra. No i przychodzi moja kolej do kasowania się. I za mną była jakaś taka totalnie przykładna rodzinka. Jakaś tam mamusia, tatuś. Jakaś córeczka. Córeczka rzuca tekstem: mamo, ale kupiłabyś mi coś w ramach rekompensaty, że coś tam, nie? No jak patrzę, mówię, kurwa, da fuk. Na co matka: no ale już kupiłam ci getry, nie? Jakaś tam awantura, ojciec jeszcze coś tam, nie? No i ja się kasuję, zacząłem się kasować, podeszłam. Naprawdę trwało to kurwa z 30 sekund plus oczekiwania, aż ta maszyna tam zacznie to przetwarzać, nie? No i ja się skasowałam naprawdę szybko. Ale oni oczywiście nie mogą stać tak, jak wszyscy stali kawałek dalej w tym, tylko stoją mi na dupie. Stoją i centralnie lampią mi się na łapy. W pewnym momencie to mówię, kurwa, zaraz się odwrócę i im powiem, żeby wypierdalali, bo to nie jest komfortowe, bo ja się z tym nie czuję komfortowo, a ja przyjechałam zrobić sobie zakupy. Ja jako ateistka jestem w stanie zrobić sobie, kurwa, zakupy w niedzielę, a ty, katoliku, nie powinieneś. Puff, wypierdalaj. Znaczy, ja nic do katolików nie mam, sama mam wielu znajomych katolików. Natomiast taka podwójna, znaczy taka hipokryzja, co po niektórych mnie rozpieprza. No to jest w wielu kwestiach, że mnie hipokryzja rozpieprza. I jakieś takie podwójna moralność i tak dalej. A w każdym razie zrobiłam sobie te zakupy. Tamci mi tak stali centralnie nad tym, za plecami i dyszeli po prostu w kark. Naprawdę myślałam, że już tam nie wyrobię w pewnym momencie. No ale się dość szybko... Słuchajcie, zapłaciłam, wziąłam sobie rachunek, no i trzeba zabrać artykuł. A gościu już, kurwa, bo już się kasujemy, tylko pani zabierze. Tylko pani zabierze. Mówię, kurwa, no chyba potrzebuję schować portfel do torebki i dopiero zacząć pakować zakupy. Hello? Po prostu zero... O, fajnie, trójka ludzi. Zero jakiegoś takiego, nie wiem, normalnego podejścia i zero człowieczeństwo momentami wychodzi z tych ludzi. Myślę, naprawdę, zauważcie, że w niedziela taki dzień, że większość robi zakupy, nie? I to jest takie dziwne, niby kraj katolików, szczęśliwy się śmieją, że święte miasto i tak dalej. Natomiast zakupy robią w niedzielę, wszyscy. Co bywa dość irytujące. Nie, wiecie co, ja mam czasem wrażenie, że ludzie cały czas żyją gdzieś tak w PRL-u, czy jakichś tam innych czasach, kiedy mnie jeszcze rodzice w planach nie mieli. Na zasadzie takiej, że kurwa, bo jak nam sklep zamkną na jeden dzień, to co będzie? Nie będziemy, nie wiem, mieli co jeść, zginiemy, umrzemy. Najlepiej to sobie, kurwa, żeby schron zrobili i pozakupywali różne rzeczy, nie? Notabene tu jest boisko, na którym czasem sobie z kolegą chodzę na browar. No, ale wiecie, o co mi chodzi, że takie mam wrażenie, że ludzie, nie wiem, muszą zrobić te zakupy w niedzielę, żeby mieć na cały tydzień, czy jak. No ja tego nie ogarniam, ja sobie jestem w stanie iść do sklepu codziennie i zrobić sobie zakupy codziennie albo co dwa dni i po prostu nie napierdalać w tych kolejkach jak głupia. No ale może ja jestem dziwna, może ja mam dziwne podejście. Także wiecie. Nie, i powiem wam, że tak jak ja mam tutaj działkę rodzinną niedaleko, ja sobie wolę w niedzielę iść właśnie na działeczkę, usiąść, odpocząć. Czy tak jak chodzę do cioci na obiady i zjeść sobie spokojnie rodzinny obiad, po czym napić się kawusi i mieć naprawdę święty spokój, niż... No, które by tu zaraz sobie iść, powiedzmy, że pójdziemy tędy. Niż właśnie spędzić ten czas w markecie. No okej, okay, co kto lubi. No także w ogóle jeszcze sobie wracam. No i wracam przez to kurwa centrum, którym jest totalnie nie po drodze. No i tam sobie jadę i wiadomo, u mnie muzyka zawsze dość głośno gra, okno uchylone, no ale leci turnał, czyli chyba nie najgorzej. Natomiast jedzie sobie koło mnie jakiś kurwa typek Mercedesem, typek pira ze drzwi, 3 lata ode mnie młodszy, nie? Ale Mercedes nówka. No i co ten typek robi? I ten typek, rozumiecie sobie, jakaś kurwa techniawa, nie? Na fulla.
usłyszał, że u mnie turnął, no to okno jeszcze bardziej sobie otworzył, nie? I napierdala tą muzą. Mówię, good for you, nie? Nie, ludzie są czasem przyzabawni, wiecie, takie na zasadzie, bo ja jestem zajebisty, bo słucham techno. Też kiedyś słucham techno. Dużo kiedyś słucham techno. I jakoś tak nie wiem. Nie ruszam już to. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o mój vlog z dupy. O moją niedzielę i o moje jakieś takie niedzielne przemyślenia. Już pół osób zdążyło się na mnie popatrzeć dość dziwnie. No ale cóż, wy komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się. Cześć!